Cześć. Dość długo zastanawiałem się, czy dodawać do tego materiału moją nieudaną eksplorację schronu, który odwiedziłem w ubiegłym roku i jest położony on na tym samym terenie, co ten dzisiejszy. No i w sumie uznałem, że dodam. Przede wszystkim, żeby pokazać, że Urbex nie zawsze kończy się sukcesem wejścia do środka, do jakiegoś miejsca. Bez zbędnego owijania, zobaczcie sami. Ty wiesz co? Tam dalej już jest nieźle. Tylko tu jest najgorszy ten moment. Czekaj, moment. Co? One są zamknięte. No drzwi są zamknięte. Bo tu są drzwi, patrz, słuchaj. Czekaj, nie wiem właśnie, czym jest to spowodowane. Właśnie chcę. Dobra. Tu jest chyba kłódka założona. Moment, wsadzę tam rękę, zobaczę, co jest z tym nie tak. Tam jest jakiś rygiel. Co tam jest? Rygiel założony na to. I tak. Jak widzicie, dostałem się do środka tego schronu. Przynajmniej do przedsionka. Dostałem się po tej wodzie, tam Max stoi dalej. Worki mi przeciekły, mam buty mokre. I to chyba wszystko na marne, ponieważ... Tak, widzicie, te drzwi są jakoś zablokowane.
od tamtej strony. Nie wiem za bardzo jak. Rygle są otwarte. Czyli te wajchy takie tutaj. A tutaj coś jest, no... Blokuje coś. To jest przystawione. Albo możliwe, że jakąś taką ławeczką. Sytuacja bardzo niefajna. Czekaj, jeszcze jakoś. Nie da się ich sterować w żaden sposób. Będę musiał się udać do drugiego schronu, który jest otwarty. W zamian za ten. Cześć, manko, witam was wszystkich z tej strony Blocks. Dzisiaj jest ze mną Max, który już tu siedział wcześniej. Poprosiłem go, żeby w kadr mi nie wchodził. Siema, Max. Siema. Dzisiaj będę z nim eksplorował, może powiem to do tej kamery. Wiem, że teraz raczej nic nie widzicie. Teraz już mnie widzicie. Cześć, siemanko, witam was wszystkich z tej strony Blocks. Dzisiaj będziemy eksplorowali opuszczony schron cywilny. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, co będzie w obiekcie i z tego, co mi się wydaje, dzisiaj będzie dość niezła eksploracja, bo obiekt jest trochę spory. Dzisiaj przy eksploracji będzie mi towarzyszył Max, którego już chyba widzieliście w którymś z poprzednich filmów. Siema. No i co? Zabieramy się do roboty. Do schronu wszedłem przez takiego grzybka, który wystaje na powierzchni. Tutaj znajdowały się kiedyś takie drzwi pancerne, które może jeszcze gdzieś tutaj się ostały. Miały one uszczelkę i ochraniały po prostu wnętrze schronu przed chemikaliami, tudzież innymi substancjami, które się dostawały, miały się dostać z zewnątrz. Ale jeszcze dla ciekawostki wam powiem, czy światło działa? Nie. Dla ciekawostki wam powiem, że ten schron ma dość ciekawą historię, gdzieś tam wplecioną w tle, ale o tym dowiecie się zaraz, za moment, kiedy przejdziemy do odpowiedniego pomieszczenia, by o tym opowiedzieć. Tutaj już zaraz na wstępie widzimy śluzę powietrzną, chyba tak to się nazywało. Po prostu system wentylacji w schronie, który mógł być zamykany i otwierany ręcznie, z tego co widzę. No po prostu służyło to do wentylacji. Brakło mi słowa, tak wiem. Chodźmy może teraz tu w lewo. Rura wentylacyjna, która biegła do tego pomieszczenia. Tu też jest jakieś ustrojstwo. Pewnie od włączenia, wyłączenia wentylacji. Skrzynki rozdzielcze, które jak już z tego sprawdziłem, nie ma nich chyba prądu. Nie no, raczej nie ma. Ale jeszcze postkomunistyczna instalacja elektryczna. Tutaj, tutaj są drzwi, o których wam mówiłem. Chodź, Max, jeszcze tu zobaczymy. Kolejne puste pomieszczenie, jest tym razem z krzesełkiem. I jakieś takie zwykłe szare drzwi. No, proszę. To jakiś pajączek nam siedzi, który jest niestety nieżywy. Ściągnę plecak, żeby tu przejść się nie zahaczyć, te wszystkie pańczyny. Chociaż i tak pewnie ich zgarnąłem już dużo.
jeszcze się zmieściłem się. No i co tutaj było? Tak, widzicie, te drzwi chyba, które jeszcze działają. Zaraz sprawdzimy. Na pewno się przesuwają. No, pewnie ważą ze stówę, ale nie wiem, po co one tu były. Chociaż mogę się domyślać. Wlot powietrza, który się nie kręci. I tutaj pewnie jakaś aparatura była, która tłoczyła to powietrze i to by się zgadzało, bo tamta rura by szła w tą stronę. Czy one się zamykają? Oj, coś tu blokuje na dole. Co tu blokuje? Widzisz może? Dobra. Coś tu nam blokuje. Tego się już nie da przesunąć, a ten u góry, o! Jeszcze się kręci. Może jeszcze zastaniemy takie drzwi z uszczelką, tak jak wspomniałem. I może musiała, będzie dało się... Co? Musiałaby woda stać i dlatego przerzewiała. No, tutaj mogła się woda dostać. Wilgoć ogólnie jest w tym schronie. Jak prawie w każdym. I tu na nich była uszczelka właśnie, żeby jakieś substancje lotnie nie dostawały się z zewnątrz. Dobra, chodźmy zobaczyć dalej. Dobra, tu już byliśmy. Pokażę. Zobaczcie, tu jest jakiś... białe światło. Zobaczcie, tu jest jakiś napis na tych cegłach. Odwrócę to w programie i zobaczymy, co tutaj na nich PiS napisało. Co na nich jest napisane. Mógłbyś temu zrobić zdjęcie? Stamtąd gdzieś przyszliśmy. Tam jest nawet oznaczenie nad drzwiami do wyjścia i tak już mówiłem, pod sufitem biegnie nam pełna instalacja elektryczna, która już nie jest chyba pod napięciem. Kolejne pomieszczenie z zamurowanym przejściem. Czekaj, czy to przejście zamurowane stąd, czy tu coś jeszcze jest między tym? Nie, to jest stąd zamurowane, dobra. Może po prostu przedzielili pomieszczenie. Kolejne puste, no chyba schron będzie pusty. Tak mi się wydaje. Poprawi się troszkę lekko. Ponieważ schron został wybudowany w latach 70. i pełnił on funkcję militarną. Ochrony osób związanych z militariami. Ponieważ znajdujemy się pod zakładami związanymi właśnie z militariami, tak, z obroną. Znajduję się teraz w ogóle w szaletach, gdzie ja wszedłem. Tak, zawitaliśmy do szaleta i do szaletów jeszcze... O Jezus. I tu jest jeszcze na ziemi za mną jeden. Niestety nie ma już tutaj... Już nie ma niestety tutaj ich... Tak, nie ma już tu ubikacji w tych pomieszczeniach. Są jedynie zakorkowane, żeby chyba szczury nie przechodziły. Nie wyobrażam sobie tutaj jakichś plami szczurów. Dobra, tam też jest jakieś przejście, ale tam zaraz pójdziemy. Natomiast tutaj... O, widzimy jeszcze... Ładnie zachowany ten system właśnie do sterowania wlotem powietrza do schronu z oznaczeniem WKS 200 WKS 200 co? M? Na pewno M. L i O? Chyba. Ej, patrzcie na to. O kurde, drzwi są takie, patrzcie ludzie. Drodzy widzowie, zobaczcie, jeszcze tu są takie jeszcze większe drzwi, przez które przechodziliśmy, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz. Te butelki, słyszymy, że w ogóle nad nami w budynku, bo to jest schron pod budynkiem, nie na otwartej przestrzeni, znajdują się robotnicy i po prostu wykonywane są tam prace. Tą butelkę, którą teraz trzymam w ręce, nie mogę jej niestety pokazać, dlatego będzie ocenzurowane, ponieważ widnieje tu nazwa zakładu, przy którym jesteśmy. Ciekawy artefakt. Ale zobaczcie. Zobaczcie na te drzwi, które tutaj stoją. Które tutaj są. I to, wow, trzy pary. Niezła śluza. Oho. Docieramy właśnie do pomieszczeń, z którymi wiąże się ciekawa historia. Ula. No, ciekawie. Tutaj u góry jest wyjście do tego budynku, który jest czynny. Zobaczcie, jeszcze widnieje napis schron na tej obudowie.
O Jezu, dobra, żeby ona nie zjechała. Nie będę jej ruszać. Pokażę ją wam bardziej. Mam nadzieję, że widać to w aparacie. A za mną są te drzwi. Jeszcze większe niż poprzednie. Czy da się je zamknąć? Chyba się da. Zaraz to sprawdzę. Dobra, pokażę wam jeszcze te, może te się zamkną. Zamknęły się. I teraz jeżeli byłyby one zablokowane od wewnątrz, to nie miałbym się dostać. Ale z uwagi na to, że tam jest nasze wyjście, je odblokuję, żeby się coś jeszcze nie zepsuło i żebyśmy mieli jak wyjść. Kurczę, bo nie ma praktycznie stąd drogi odwrotu, jeżeli byśmy sobie zamknęli te drzwi. Musimy palić bitumem. Co? Tak. Tak, musielibyśmy wyjść do robotników do góry i walić drzwi, żeby nam otwarli. Synchronizacja. Dobra, stamtąd przyszliśmy i chodźmy teraz dalej, właśnie do tego pomieszczenia, z którym wiąże się naprawdę niezła historia. Widzimy tu w ogóle jakiś zbiornik. Jest jakiś zbiornik na prawdopodobnie wodę grzewczą do kaloryferów. Dobra, i teraz tak. Szybka anegdotka na temat tego miejsca, tego pomieszczenia, w którym się właśnie znajduje. Jest to jakieś pomieszczenie mocno techniczne. Tu są rury, ale one chyba już nie są czynne. Cóż można więcej powiedzieć? No co, pomieszczenie techniczne. Wydawałoby się, natomiast nie do końca, bo w latach 80. właśnie w tym pomieszczeniu, nie wiem dokładnie gdzie, może nie chcę wiedzieć, od tego zacznijmy. Nie chcę po prostu wiedzieć, ale powiesił się tu elektryk zakładowy. W tym dokładnie pomieszczeniu, w którym teraz stoję. No i ciekawie. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, to miejsce ma też swoją jakąś historię w tle. Z jednej strony nieciekawie, no bo to jest jednak tragedia ludzka, ale z drugiej strony to dodaje troszkę smaczku. Dobra, chodźmy dalej, bo nie ma tak praktycznie co się rozgadywać w tych pomieszczeniach, bo film pół godziny będzie trwał, chociaż niektórzy tego chcą. Kolejne pomieszczenie. Jakaś szkatułka. Ulala. I kolejny napis schron. Kolejny napis schron, który kiedyś się podświetlał i wisiał tutaj najpewniej, ale nie wiem, czy on się urwał po prostu z wilgoci, przegniło, czy ktoś mu pomógł. I wisi już i ledwo wisi, więc nie dotykajmy może go. Niech on sobie tu powisi jak najdłużej. Kolejny chyba taki sam układ. Tak, mijamy wielkie śluzy. Być może tam z projektu miała się odbywać dekontaminacja osób, które wychodzą z zewnątrz i raczej tak miało być, znając zasadę funkcjonowania schronów. Znowu system wentylacji, tak samo jak we wcześniejszych pomieszczeniach, które eksplodowały. Ależ ja się rozwodzę, ale ja się lubię rozwodzić na takie tematy prozaiczne. O! Ale zanim pójdziemy na lewo, spójrzmy jeszcze na prawo. Czy tu w ogóle jest światło? Nie, chyba tu. Chyba nie ma. Niestety. I pomieszczenie, o którym już tak naprawdę wcześniej wam mówiłem, będąc w drugiej części, w
tej, z której przyszliśmy do tych schronów. Zobaczcie sami, jest tutaj rozdzielnia oraz pompa. Tu kiedyś stała pompa powietrza. Stamtąd było ono zasysane. Przy takimi rurami było ono tłoczone, rozprowadzane po całych schronach z kratek wentylacyjnych. Tutaj chyba stało coś jeszcze. Tak, stało. Jest mnóstwo śrubek na ziemi, więc zostały pompy rozmontowane. Takie, wiecie, takie beczki stałe z filtrami powietrza. Może posłużyły, może zostały one przeniesione do innego schronu. Może posłużyły gdzie indziej. Albo służą do dziś, do dzisiejszego dnia. Nie, no śmieję się, raczej nie. Nie wiem, czy to mówiłem już, czy nie. O Jezu, zahaczyłem się o futrynę. Nie wiem, czy to mówiłem już, czy nie. Jeżeli mówiłem, to się powtórzę. Schron został wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku, a przestał pełnić on swoją funkcję albo razem z upadkiem komunizmu w Polsce, albo z częściowym przejęciem terenu obecnych zakładów, na których się znajduje, przez miasto. Zakłady kiedyś miały te 30 hal, miasto je kupiło i w obecnym stanie chyba mają 6, dobrze mówię? 6 hal mają? Max? 6, no. Tak, 6. Jakoś tego. No, chyba, no, coś koło tego. Ale kiedyś było znacznie, znacznie więcej ich. Chodźmy zobaczyć, co jest tam w ogóle. Zobaczcie na ten korytarz, który prowadzi najprawdopodobniej do drugiego takiego grzybka, który wystaje na powierzchni. Ja tam pójdę sprawdzić, jak to wygląda. O, zmieszczę się. Idąc dalej tym korytarzem, na ziemi możemy natrafić na rozbitą już oprawę, która spadła właśnie z sufitu. I na drugi taki grzybek. Ta drabinka, która nie wygląda dość optymistycznie, naprawdę. Nie będę pewnie może wchodził, bo cała się kruszy. Właśnie, o, zobaczcie. To się całe kruszy, to się już utlenia. Nie chcę stąd zlecieć, więc... Co to jest? A, worek cementu, który już pod wpływem wilgoci zaczął wiązać. I drugi taki grzybek, który wygląda bliźniaczo, ale jest w gorszym stanie niż ten, którym wchodziłem. Znajduje się on około... Ile może być? 20 metrów? Jeden między drugim? Może być. I to jest na zasadzie takiej literki U. Dwa wejścia. Po środku były dwie klatki schodowe, które mieliście okazję mijać z nami. Nic tu po nas praktycznie, no. Czuć tu wilgoć. Straszną. Tak jak czuję teraz właśnie, tak jakbym... Zimno jest. Tak, jakbym siedział w jaskini, dosłownie. Czuję się, jakbym siedział w jaskini. Jaskinia niedźwiedzie na przykład. I kable, które sami widzicie. Dobra, po nas tu już nic. O, tu jest, patrz, tu jest jakiś napis. Weź go, sfilmuj, czekaj. Weź go tu przybliż. Tu. Tu jest nie tak z daleka, nie tak z daleka. Zobaczcie, tu jest jeszcze jakiś napis wyryty na tych cegłach. Lubuski Zakład Ceglany, ZC, najprawdopodobniej. Nie widać. To widać, widać. Czekaj. Widać już? Czekaj. O, czekaj. Gdzie masz rękę? Tu, znajdź to. A tu, dobra. Tu, dobra. I przybliżę teraz. Lubuski Zakład Ceglany. Lubuskie Zakłady Ceglane, przepraszam. Dobra, dziękujemy za oglądanie dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że wam się on spodobał. Z chęcią możecie się podzielić wszelkimi uwagami do niego w komentarzach na dole, miło widziane komentarze oraz łapki w górę, dla zasięgu, bo chciałbym, żeby kanał się rozrastał, żeby było nas jak najwięcej, żeby moje filmy docierały do większej grupy osób. Co mogę powiedzieć? Obiekt dobrze zachowany? Straszy, słyszysz? Obiekt jest bardzo dobrze zachowany
Mam tutaj na myśli brak graffiti w środku i w ogóle jakieś takie lekkie zachowanie się sprzętu, na przykład jak tutaj drzwi czy te śluzy, których niestety nie ma za moimi plecami, ale musicie uwierzyć, że przecież widzieliście przed chwilą, że było one gdzieś indziej, tam w drugiej części. I co? I widzimy się w kolejnym materiale, już nie chcę przedłużać, bo jest tutaj dość zimno. Będzie on już niebawem. Dziękuję. Padła właśnie nam lampa. No, niestety wszystko nam pada, więc nie widać nas teraz. Albo widać nas bardzo źle. Lampa właśnie przed chwilą padła, jakbyście nie zdążyli zauważyć. Mam nadzieję, że nas widać cokolwiek. I co? Bez przedłużania. Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już niebawem. Zachęcam do krytyki, oczywiście konstruktywnej krytyki w komentarzach. Co się wam podobało, co się wam nie podobało w tym filmie. Co mogę zmienić, co mogę ulepszyć. Ewentualnie jakieś pomysły mi dawajcie, z którymi chcielibyście się podzielić. Wpadnijcie na mojego Instagrama urbexblogs w opisie, link w opisie. I na twojego... Strzelec AKM 47. No, będzie podlinkowane w opisie. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale, a ja się zwijam stąd, bo strasznie zimno i światło nam padło. Siema.